Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótka informacja o konkursie. Dokładnie tak, tak jak już zapowiadałem, konkursik z okazji uzyskania 20 tysięcy subskrybentów. Bardzo duża liczba. Zaraz przejdę oczywiście do takich oficjalnych podziękowań, no i do ogólnie wszystkich informacji jakie powinniście dostać odnośnie tego konkursu. Nagrody uważam, że są naprawdę spore, jak na powiedzmy nasz kanał, jak na to community udało mi się fajne rzeczy też. Wytargować, powiedzmy, od twórców, do czego zaraz przejdę. No, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że udało nam się tak ogromną liczbę osiągnąć. Czekałem, tak jak już Wam pisałem, zresztą bardzo długo na to 20 tysięcy. Pierwszym moim takim, powiedzmy, celem to był 1000 subskrypcji, jak zaczynałem ten kanał na początku 2020 roku. Potem, jak zobaczyłem, że to fajnie idzie, no to takie 10 tysięcy. To już było takie, wiecie, taki pik, taki max. No i to udało nam się osiągnąć po roku około Prowadzenia tego kanału regularnego, no i potem jeszcze kolejne dwa lata zajęło nam wbicie właśnie tych 20 tysięcy subskrypcji, yy, które wpadły kilka dni temu. Nawet Wam mogę powiedzieć, kiedy dokładnie, yy, bo tak jak mówię, pisałem ten pościg na przykład na Discordzie i też na karcie społeczność. Yy, dokładnie 12 stycznia, jakoś tam po godzinie 18, dokładnie w ten dzień, czyli jak ja to nagrałem 4 dni temu, jak wy dostaniecie ten film, to pewnie 5 dni temu. Udało nam się te 20 tysięcy subskrypcji wbić. Yy, mówię, ogromnie. Yy, liczba na którą czekałem dodatkowe 2 lata więc łącznie troszkę ponad 3 lata zajęło nam wbicie od zera od w ogóle początków kanału, od startu tego kanału, te 20 tysięcy subskrybentów, no i tak jak zapowiedziałem, z racji tego, że bardzo czekałem na tą ilość, no to chcę zrobić też z tej właśnie okazji bardzo, ale to bardzo duży konkurs, który po prostu będzie w formie takiego podziękowania za to że to oglądacie, ostatnio mamy strasznie powiedzmy duże wzrosty to oczywiście pewnie dlatego, że serwer pierwszy europejski dopiero wystartował pewnie to się później unormuje standardowo ale mamy bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o wyświetlenia na YouTubie, jeżeli chodzi o te subskrypcje. No 4 dni temu wbiłem te 20 tysięcy, a w tym momencie mam już 20 tysięcy 56, także no 50 subików padło dodatkowych przez 4 dni. Tak samo na Twitchu, bardzo duża średnia widzę w ostatnimi czasy, nawet tam na jakichś zwykłych streamach, gdzie się tak naprawdę nic nie dzieje, tylko sobie po prostu gadamy. Więc no ostatnio bardzo fajnie to wygląda. Dobra, na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, jeżeli podobają Wam się takie Konkursy. Następny taki większy konkurs chyba planuję zrobić na 25 tysięcy. Nie wiem ile nam to zajmie, dlatego że te pierwsze 10 tysięcy szło bardzo, ale to bardzo szybko, bo jednak no kanał był nowy, ludzie się dopiero o mnie dowiadywali i tak dalej. No a teraz kto ma mnie znać, to mnie zna. Kto mnie lubi i ogląda, to mnie lubi i ogląda. No a kto nie lubi, to po prostu nie ogląda. Więc no zresztą sami widzicie, 10 tysięcy zajęło nam, żeby wbić rok, no a potem kolejne 10 tysięcy, czyli łącznie 20 już. Dwa lata, więc dwa razy dłużej po prostu tą kolejną dyszkę wbijaliśmy, także no teraz to idzie zdecydowanie wolniej, no ale mówię, 25 tysięcy, 1 czwarta, 100 tysięcy subskrypcji, również potężna liczba i też może z okazji 20 000, 25 tysięcy zrobię podobny konkursik, ale dobra, nieważne, tak jak mówię, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, żeby dużo osób dowiedziało się o tym konkursie, piszcie komentarze, zaraz przejdę w ogóle jakie są zasady konkursu, bo nie będzie on taki jak zawsze. Więc piszcie komentarze, jeżeli chcecie. Piszcie tam jakieś swoje sugestie, może co do kanału, bo ja zawsze się to staram. Wiecie, mimo wszystko ulepszać i robić tak, żeby Wam się podobało. No i możecie, oczywiście, wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I subskrybujcie. A ktoś jeszcze tego nie robi, to jest w ogóle warunek, żeby wziąć udział w tym konkursie. To jest właśnie oczywiście bycie widzem kanału i bycie subskrybentem przede wszystkim kanału. Powiedzmy coś takiego, ale zaraz do konkursiku przejdziemy. Więc no, krótko, bo ja nie jestem dobry w takich przemowach, dziękuję oczywiście ślicznie, bo tak jak mówię, ostatnio notujemy wszędzie fajne wzrosty, bardzo mnie to cieszy, ja też naprawdę dużo czasu w ten kanał właduję, dużo tam jakiejś energii, powiedzmy, jakiejś pracy nad miniaturkami, powiedzmy, bo ja te miniaturki sobie sam robię, wymyślanie filmów, jakieś nagrywanie tych filmów, streamowanie praktycznie codziennie. To jest moje hobby, no ale mówię, gdybyście tego nie oglądali, gdyby was nie było, to zapewne bym tego nie robił, no bo sam dla siebie to równie dobrze mogę sobie nagrywać w domu po prostu i zostawiać to na dysku, nie i na jedno by wyszło. Więc dziękuję, dziękuję za tak potężną liczbę, jest mi bardzo miło. Jak zaczynałem, to wiecie, dla mnie takim powiedzmy odnośnikiem jakiegoś sukcesu, jeżeli chodzi o community shakesowe, to był tam jakiś Poulterra z Niemiec, który miał prawie 10 tysięcy subów, jak dobrze pamiętam wtedy Dorzer, który też tam miał okolice 10 tysięcy i tak dalej, no a my i oni już działali o wiele wcześniej od nas to w ogóle też warto podkreślić no a my przez 3 lata tak naprawdę znacznie ich przegoniliśmy no i to jest bardzo miłe, nie? To jest bardzo miłe ja też zdaję sobie sprawę, że to, że po prostu tak się angażuję w ten kanał, to przynosi powiedzmy jakieś zyski z tego, w sensie zyski. Chodzi mi o liczby po prostu i subskrypcji, i wyświetleń, no ale tak czy inaczej, dziękuję. Po prostu dziękuję i nie będę już przedłużał. Dobra, jeżeli chodzi o konkurs. Konkurs będzie na troszeczkę innych zasadach. Nie będzie to działało tak jak do tej pory, że zostawcie suba, zostawcie lajka, like zostawcie komentarz i tyle, gdyż chcę po prostu, żeby wygrała osoba, która faktycznie ten kanał śledzi. Nie chcę jakiejś wiecie, osoby, która przychodzi, że tak powiem brzydko na krzywy ryj, bo często tak miałem jak Robiłem wcześniejsze konkursy, że po prostu ktoś przychodził, zostawiał komentarz, bo widział konkurs i tyle, nie? Potem taka osoba wygra, a ona w ogóle nie wie, kim ja jestem, co ja robię, i po prostu, żeby tam dostać jakieś grzyby czy coś. Chcę tego uniknąć, chcę po prostu nagrodzić osoby, bo jest kilka takich, które naprawdę y, angażują się i w YouTuba, i w Twitcha, i w Discorda, y, więc konkurs będzie miał troszeczkę inne, powiedzmy zasady i te zasady prezentują się następująco, ja to sobie może przeniosę, dokładnie tak, wymyśliłem 10 pytań takich nietrudnych, niełatwych po prostu, żeby pierwsza lepsza osoba, która sobie jakby wiecie, wbije na kanał no to nie będzie na niektóre znała odpowiedzi to są raczej pytania nie do takich, którzy oglądają jeden film i dokładnie tam wszystko śledzą, to nie są takie osoby, ale też po prostu osoby które jakoś tam zaglądają na te streamy zaglądają na te odcinki, no i coś tam wiedzą o moim kanale. I dokładnie, wymyśliłem 10 pytań, i te 10 pytań należy mi wysyłać na adres e-mail, który również widzicie na tym screenie. Neutralconkurs.gmail.com można sobie zatrzymać, przepisać. Tu, jakby chyba, nie ma jakiejś filozofii. Dlaczego nie w komentarzu? No bo wiadomo, ludzie mogliby ściągać jedni od drugich i chcę tego uniknąć. Jak ma wyglądać odpowiedź na pytanie w tym mailu? Bardzo prosto, tak jak zresztą napisałem. Jedyneczka i odpowiedź. Czyli jak mam na imię, piszecie jeden i to imię, nie? Potem 2, ile mam lat, piszecie 2, żebym po prostu wiedział, na które pytanie jest dana odpowiedź, żeby mi to poniekąd ułatwiło. Zaraz omówię pokrótce te pytania, tu oczywiście też, żebyście wiedzieli co i jak dokładnie. Natomiast y, tak to po prostu się prezentuje, i na ten adres e-mail nale, należy mi wysyłać y, odpowiedzi, nie? Generalnie odpowiedzi. I teraz, jak zaraz przejdę do nagród, to w ogóle pierwsza sprawa, ale jak będę losował zwycięzców, bo to Was może ciekawić ogólnie? Tak, y, e-mail, z którego do mnie wyślecie te odpowiedzi na pytania, to będzie e-mail, gdzie ja będę przesyłał nagrody i będę generalnie się z Wami kontaktował, jakby ze zwycięzcami, oczywiście, jakbym tam czegoś potrzebował, y, więc Pamiętajcie, żeby to zrobić z maila, do którego zaglądacie regularnie i żebyście po prostu w miarę szybko mi odpowiadali, jakbym ja coś tam potrzebował yy, więc to pierwsza sprawa. Jak będę robił losowanie, kiedy w ogóle będzie rozstrzygnięcie konkursu? Myślę, że za około tydzień. Ten film wlatuje we wtorek, może nie. Raczej się tak postaram, żeby to było za równy tydzień, czyli w następny wtorek, ale wiecie, może być jakaś obsuwa, może być w środę, może być w czwartek. Yy, no mówię, około tygodnia, nie tak do, co do jednego dnia, ale tak się postaram. Też. Rzeczy mi wypadają, nie zawsze mam czas po prostu nagrać. A może losowanie zrobię na streamie i wam po prostu wrzucę ze streama ten wycinek, gdzie losuję, żeby to było wiecie na żywo, żeby nikt tam nie miał wątpliwości żadnych. I jeszcze zobaczymy. Tak czy inaczej, za około tydzień. Na kanał wleci rozstrzygnięcie. No i dobra, jak będę, tak jak mówię, losował zwycięzców? Każdy adres e-mail, każda osoba, która mi wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania, bo to też jest tak, że odpowiedzi na te pytania muszą być poprawne. Bo tak jak mówię, zależy mi, żeby wygrała osoba, która faktycznie śledzi ten kanał. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania, jak będą wszystkie poprawne, to ja sobie zapisuję w swoim arkuszu, na przykład, nie wiem, numerek 1 i dany adres e-mail. Później znajdziemy jakąś stronę. Do po prostu losowania, wklepę tam te wszystkie numery, które mam i które się wylosuje, ten wygrywa. Tak to ogólnie będzie wyglądać. Ja na filmie nie będę oczywiście waszych adresów e-mail pokazywał, bo, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy może sobie tego życzyć, więc no tutaj jakby to jest zrozumiałe. Jak wylosuję jakiś numerek, to powiem tam nie wiem, część adresu e-mail albo coś takiego. No i oczywiście sam prywatnie się ze zwycięzcą skontaktuję, żeby tam było wiadomo, kto co i jak. Yy, dobra, więc tak to wygląda w skrócie, zaraz przejdę na nagród tak jak mówię, natomiast pokrótce omówimy te pytanie. jak mam na imię no to chyba nic skomplikowanego ile mam lat rocznikowo, to oczywiście należy podać ile w tym momencie w 2023 roku mam lat i tak jak jest napisane dopisałem rocznikowo, dlatego że jeżeli na przykład miałbym urodziny powiedzmy w listopadzie 2023 roku, no to już wtedy, no trzeba podać tak jak już bym w tym momencie był po tych urodzinach, no to jakby logiczne, ale wolę to sprostować, czyli po prostu rocznikowo, ile w tym roku mam lat. Jaki kierunek studiuję? Tu chodzi oczywiście o kierunek na studiach, wielokrotnie to są takie rzeczy, o których ja mówiłem i na streamach, i na y, niektórych filmach na YouTubie, y, więc nie wziąłem czegoś na przykład tylko ze streamów, ja pamiętam nawet filmy, w których mniej więcej na to odpowiadałem i gdzie to mówiłem, y, więc tu jakby, no jak ktoś śledzi mniej lub bardziej, ten będzie się orientował. Y, jaki kierunek studiuję? No to chodzi oczywiście o studia, na jakim kierunku w tym momencie jestem, jaki raz Mam pieska, bo tak jak mówiłem kiedyś tam w jednym filmie, nie będę wam teraz mówił gdzie, bo... No to będzie wskazówka, powiedzmy. Tak jak mówię, kiedyś mówiłem, że mam pieska, mówiłem, jakiej mam rasy, więc możecie napisać po prostu jakiej. Piąte, jaka jest obecnie moja ulubiona klasa postaci w Sheiks? Tutaj taka podpowiedź delikatna, podkreśliłem obecnie, bo na początku kanału mówiłem inaczej, a teraz mówię inaczej, więc chodzi mi, jakby wiecie, powiedzmy, ograłem więcej klas postaci, jakieś tam doświadczenia nabrałem i mi się to zmieniło, więc chodzi o moją obecnie ulubioną klasę postaci. Następne pytanie, kiedy wrzuciłem swój pierwszy film z Shakesa? Nie musi być dokładna data, może być na przykład początek danego miesiąca w danym roku, nie? Czyli, no tu nie będę powiedzmy dawał przykładów, no ale nie musi być wiecie, dokładnie dzień, miesiąc, rok, tylko możecie napisać tam... Hmm, no tu strzelam powiedzmy w połowie lipca 2016 roku, nie? I to będzie jak najbardziej okej. Okay. Yy, kolejne pytanie, moja pierwsza postać w Shakesie, jaki serwer i klasa? Wielokrotnie o tym też mówiłem, yy, więc no musicie napisać, gdzie, yy, na jakim serwerze yy, założyłem swoją pierwszą postać w tej gierce i yy, jaka to była klasa, tak jak mówię. Yy, boję się, żeby tu nic przypadkiem nie odpowiedzieć, ale jak coś odpowiem, to będzie najwyżej delikatna pomoc. Yy, skąd pomysł na mój nick? Napisać plus minus historię Niku też wielokrotnie opowiadałem nie wystarczy napisać, że yy, powiedzmy yy, no nie mogę wam podpowiedzieć za bardzo po prostu skąd go mniej więcej wziąłem, nie czy ja go sam wymyśliłem czy gdzieś się zainspirowałem jeżeli tak to gdzie generalnie mniej więcej oczywiście nie musi być dokładnie napisać tą historię niku yy, w okolicy jakiego większego miasta mieszkam, to też myślę, że wielokrotnie mówiłem, raczej każdy kto w miarę śledzi ten wie, yy, no i jak dowiedziałem się o istnieniu Szejksa, Turu również opisać plus minus historię. Też to opowiadałem kilkukrotnie, więc nie musi być oczywiście giga szczegółowo, no ale żeby był sens tej historii zachowany. Co, kto i jak. No i tyle, nie? Myślę, że tyle, myślę, że tutaj większej filozofii nie ma. Tak jak powiedziałem, odpowiedzi wysyłajcie mi na adres e-mail, który też jest podany neutralkonkursmaupa@gmail.com ze swojego maila, żebyście po prostu go sprawdzali regularnie, jak ja się będę próbował z wami skontaktować. Odpowiedzi, no to już powiedziałem, jak macie wysyłać much. I chyba tyle. I chyba nie ma tutaj jakichś większych komplikacji. Jak ktoś odpowie na wszystko poprawnie, to tak jak mówię, zapisuję sobie do arkusza jego adres e-mail, no i nadaję mu tam jakiś numerek. Pewnie będzie po kolei od jedynki, w zależności ile osób odpowie poprawnie na wszystko. I będę robił wśród tych numerków losowanie. Jakie są nagrody? To was pewnie najbardziej ciekawi, to pewnie wiele osób zastanawia. Przede wszystkim tak, postanowiłem podzielić te nagrody, bo jest ich kilka powiedzmy postanowiłem je podzielić na Główne takie nagrody będą tutaj na kanale, na YouTube. Natomiast też troszeczkę nagród rozdam sobie na Twitchu, na streamie. No i tak, jeżeli chodzi o główną nagrodę, główna nagroda za pierwsze i drugie miejsce, czyli pierwsza osoba wylosowana i druga osoba wylosowana, dostanie PSC dwie stówki. Na początku po dwie stówki, oczywiście, czyli łącznie 400. Na początku miałem tylko jednej wysyłać, ale stwierdziłem, że podzielę to na pół, no bo żeby sobie chociaż dwie osoby wygrały. PSC, z tego co pamiętam, jak ja tam kupowałem te kody kiedyś przez internet mają ważność tam chyba do 2034 roku, więc bez problemu, zresztą jak Wam wyślę ten screen z tym kodem PSC, to też tam będzie data ważności, więc mówię, no raczej nie będzie z tym problemu, no ale tak jak wspomniałem, pierwsza wylosowana osoba i druga wylosowana osoba dostanie PSC, każda po 200 zł. W domyśle na grzybki oczywiście polecam tutaj poczekać na promocję, jak już będzie 20%, wtedy za te 200 PSC macie 1500 grzybków, no ale jak ktoś nie chce kupać grzybów, tylko chce wydać na coś innego, to oczywiście jest to dowolność, to jest taka główna nagroda. Top 3, może no powiedzmy top 3, trzecia wylosowana osoba dostanie grzybki w ilości 500. Dokładnie tak, to będzie taka nagroda powiedzmy pocieszenia. 500 grzybków na początku myślałem, że zrobię tak, że będzie 2 razy 250 i 2 razy 150, ale udało mi się wytargować jeszcze dodatkowe 500, więc tak jak mówię to będzie taka nagroda pocieszenia. I tutaj ważna informacja, jeżeli chodzi o grzyby, do czego, bo je, tych grzybów jest troszkę, powiedzmy tych pakietów, to będzie dopisywane do waszego konta ręcznie, w sensie będą te grzyby dodawane, więc ja po prostu piszę do takiej osoby na maila, cześć, podaj mi swój serwer i nick, na który mają być przelane grzybki i te grzyby zostaną dodane do Waszego konta ręcznie nie będą to kody, tu od razu informuję gdyż kodów z takimi wartościami z tego co wiem w tym momencie nie ma, więc po prostu będzie to dodane do waszego konta tak jak mówię ręcznie, to są główne nagrody na YouTubie więc no, łącznie mamy powiedzmy licząc promocję to mamy 3500 grzybów w puli że tak powiem 1500, 1500 i 500 dokładnie tak i teraz mam jeszcze dwa razy po 250 grzybków i dwa razy po 150 grzybków. I planuję to zrobić tak, żeby tą resztę rozlosować na Twitchu, na streamie. W ten piątek będzie prawdopodobnie stream o godzinie 18 z klikania lochów tutaj na tym magusiu. Dokładnie tak, już się będziemy zabierać za to klikanie lochów, będę to robił na streamie, potem oczywiście zapisik wleci na YouTubie, ale z racji tego, że to będzie taki powiedzmy większy stream, więcej pewnie będzie ludzi i tak dalej. To pozostałe grzybki będą rozlosowane właśnie na tym streamie. Już tu głos tracę. Yy, nie wiem, ostatnio mam tak często, że mi jakaś chrypa łapie, jak długo gadam. Kiedyś tak nie miałem, nieważne. Yy, więc pozostałe te grzybki, czyli dwa razy po 250 i dwa razy po 150. Yy, jeszcze się tu upewnię, czy na pewno tak jak wam mówię. Yy, tak, dokładnie tak mam. Yy, będą rozlosowane na streamie wśród widzów i postanowiłem zrobić tak, że 1 razy 250 i 1 razy 150 zostanie rozlosowane wśród subskrybentów na Twitchu, czyli osoby, które postanowiły wesprzeć kanał poprzez swoją subskrypcję na Twitchu, bo to jest płatne, to będą miały będą po prostu jedyne, jako jedyne brane pod uwagę w tych losowaniach, żeby coś też miały za to, że po prostu ten kanał wspierają i też zrobię jeden razy 250 grzybków i jeden razy 150 grzybków wśród wszystkich, czyli może wygrać subskrybent, a może wygrać zwykły widz, który po prostu sobie ogląda. No bo jednak wiecie, no na YouTube YouTube to jest mój taki główny medium powiedzmy, więc tutaj ta główna nagroda i zresztą no osoby, które oglądają na Twitchu, oczywiście też mogą brać udział w tym konkursie. Tu jakby nic nie przeszkadza jedno drugiemu, ale na tym Twitchu też sporo się dzieje i też chciałem to jakoś, te osoby, które tam oglądają, jakoś wiecie, wynagrodzić. No, i chyba tyle. Także no, można powiedzieć, że łącznie w puli, yy, oczywiście podczas promocji mamy yy, ile 500, dodać 500, 400, 300 grzywów, chyba. 400, jak tak dobrze na szybko liczę. Wydaje mi się, że konkursik zacny, wydaje mi się, że dość fajnie to wymyśliłem, że powiedzmy jakoś to rozplanowałem, żeby to było w miarę sensowne. Yy, I oczywiście osoby, które wygrają na Twitchu, to też jeszcze dodam, yy, będą yy, też musiały mi podać swoją nazwę konta oraz serwer, na którym grają i do którego mają być po prostu te grzybki przypisane yy, tu jakby jeszcze podkreślam bo jeżeli chodzi o PSC po 200 zł to będą to kody normalnie yy, natomiast jeżeli chodzi o grzyby to będą one ręcznie przypisane do konta nie w postaci żadnych kodów, tu przypominam no i co? I chyba wszystko powiedziałem. Też Wam, tak jak powiedziałem, wytargowałem. Miało być 2 razy 250, 2 razy 150. Udało mi się jeszcze do tego dorzucić 500. Tu, jakby twórcy wsparli ten konkurs, i to też właśnie warto zaznaczyć, że dzięki temu, że Wy używacie tych moich kodów, gdzie ja tak Wam zawsze mówię, żeby używać, chociażby ten kod na NEU1 Neutral Podłoga J264, co teraz jest aktywny, co widzicie nad moją głową, przez to, że Wy używacie tych kodów, że te liczby są duże od Was, że to moje community dużo tych użyć robi, że tak powiem we wszystkich kodach, jakie są po prostu, czy tam na właśnie nowe serwery, czy na legendarne lożki, czy na elevate'ory i tam ogólnie, no to przez to ja mam pole do manewru w takich powiedzmy negocjacjach, nie? Że po prostu mogę powiedzieć, że hej, coś tam jeszcze możecie dorzucić, no bo jednak community jest spore, duże liczby robimy, więc dlatego też ja Wam zawsze... Mówię, żebyście coś takiego robili, bo to potem, że tak powiem, do Was po części wraca w postaci właśnie takich konkursów. Tylem, chyba tyle, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeżeli byłyby jakieś niejasności, to oczywiście pytajcie w komentarzach, ja chętnie odpowiem na to wszystko. Oczywiście nie pytajcie o odpowiedzi na jakieś tam pytania, bo tego wam nie powiem. Może to zrobię dopiero jak będzie losowanie, dlatego że żeby wtedy wiadomo było, kto gdzie się tam pomylił, jeżeli dany adres e-mail nie będzie brał po prostu udziału w konkursie. No i chyba wszystko, nie? Tak jak mówię, jeżeli chodzi o losowanie tych głównych nagród, czyli PSC200, PSC200 i grze Żybki 1 razy 500 to będzie za około tydzień robione myślę, natomiast jeżeli chodzi o te nagrody na Twitchu, to chyba podczas streama piątkowego, gdzie będziemy klikać lochy na Magu i po prostu będzie to taki stream poniekąd specjalny, nie mówię, że na 100% może zrobimy na jakimś innym streamie, generalnie na którymś tam, ja tam dam info powiedzmy yy, wcześniej, jeżeli coś takiego, ale planuję to sobie zrobić w piątek yy, bo tak jak mówię, pewnie ludzi będzie więcej, pewnie będziecie ciekawi jak pójdą tutaj te lożki na Magu, jak kogoś nie będzie mogło być, to oczywiście zapis na kanał wleci, fajnie pocięty, żebyście to mieli jako taki niby odcinek zwykły. No i tyle, nie? Chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem 20 minut. Myślałem, że mi zajmie 10, żeby to wszystko opowiedzieć, ale chciałem, żeby była jasność. Yy, tyle, tyle o, ode mnie. Tak jak mówię, nie bójcie się wysyłać tych na tego maila Gdyż wasz adres e-mail nie zostanie publicznie pokazany, będziecie tylko jako numerek. Powiem jego część, jego fragment, w zależności jak tam będzie wyglądały, będą wyglądały adresy e-mail zwycięzców, żeby po prostu wiedzieli, że to o nich chodzi, ale żeby też nie zlikować całego adresu e-mail, bo tak jak wspomniałem, ktoś sobie może tego nie życzyć. Wszystko. Ja Wam pięknie dziękuję. Tak jak mówię, no generalnie, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, chociaż wszystko wytłumaczyłem chyba w miarę ok, to piszcie komentarze, dopytujcie. Zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem. Zostawiajcie suba z dzwonem. Teraz, tak jak wspomniałem, lecimy po 25 tysięcy. I co? Dziękuję raz jeszcze. I yy, oczywiście pamiętajcie, żeby wbijać jeszcze na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Wszystko. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.